Hej, ty! Chłopaki, kilok nam ukradł! Dwa mordę lizam. Stefan, co jest? Nic. Zmieniam MP. Co się stało? Niemcy! Wzięli barykadę na Jasnej. Tam nas przerzucają. Szoruj na podwórko. Pryskaj, pryskaj, bo nie zdążysz. Celinko. Celinko. Niech pan uważa na siebie, panie Romku. A kim puść? Gdyby pan spotkał mego męża, był w 3. batalionie. Co mam powiedzieć? Niech pan powie, żeśmy zostały tutaj, w naszym domu. Panno Ewo.
Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Nie powie mi pani do widzenia? Do widzenia, panie poruczniku. Brawo! Zwrot! Maszerować. Nie daj Boże zostać bez wody. No, mężczyzny! Nie słyszy pani, co się tam dzieje? Panie Maniuś, pan to tak sprytnie potrafisz. Szas, pras i z powrotem. Tak, szas, pras i nawet na brudno nie zawiozą. Nie mam przyjemności ginąć za ojczyznę. A któż tu mówi o ojczyźnie? Tu się o wodę rozchodzi. A męża to pani chowasz na lepsze czasy, co? Właśnie. Ludzie, kochane, dasz on ma 60 lat. Raz się może przelecieć, nie zaszkodzi, jak wyjdzie trochę na świeże powietrze. A nie, panie profesorze? Właśnie. Niech panience Pan Bóg wynagrodzi. Panno Ewo, nie ma sensu. Nikt jeszcze nie umiera z pragnienia. A jak nas zasypie? Będziesz pani miała pierwszorzędny grób. Murowany, przez całe życie mi się pani takiego nie dorobiła. Komu pani chce zaimponować? Mnie? Panu Maniusiowi? Całemu światu? Co pani miała z historii? No pytam. Co pani miała z historii? Nie rozumiem. Pytam, jaką notę miała pani z historii na koniec roku. Bardzo dobrze. U mnie ma pani niedostatecznie. Proszę siadać. Jezusie Nazareński, a jak nas przysypie? Czym pani jesteś, graj szafa, pani Zagianowa? Nic innego pani nie potrafi? Nie chcę, co? Mądry chłop. Die die Kampfräume der Normandie als das heißeste Pflaster Frankreichs bezeichnen, ehren damit immer wieder den deutschen Grenadier, der auf einer gewaltigen Steigerung des Materialeinsatzes mit pausenlosem Trommelfeuer nicht unterliegt. Jeder Fuß trägt Boden, ist in diesen Räumen. Halt man's Bramy na drugą stronę, bo po tej strzelają! I dymaj pan, bo po samą ścianą! Hmm.
piesi mordę lizą. Co takiego? Kilowni zabrali. Obuzy. Odkopią. Nie ma strachu. Właśnie. Na pewno nas odkopią. Stary nas nie opuści. Kto? No jak to kto? Mój stary. Mój stary, proszę panienki. Jej zacny małżonek, proszę panienki. Wrażaj się, pani. Bałwan. Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami. Niech Pan nie pali. A, racja. Myślałem sobie o czymś takim. Myślałem sobie... Boli? Gdzie tam? Przedtem rwało, ale teraz już nie. Kiedyś glina zaprawił mnie pałką. Było podobnie, póki się nie obudziłem. A prycz. Dlaczego nic nie słychać? Czy my jesteśmy tak głęboko? Przestali strzelać. Nikt nie może strzelać bez przerwy. Broń się rozgrzewa i w ogóle trzeba coś wypić, coś zjeść. Rozprostować kości. Ten, co strzela, też człowiek. Nikt nie może strzelać bez przerwy. Trzeba coś wypić, coś zjeść. Lotnicy też ludzie, muszą wyspać się porządnie. Wojna. Ludzka rzecz. Nikt nie może strzelać bez przerwy. Swój nie swój spać potrzebuje. Za dnia to inna rzecz. Może nie. Może nie. Panie profesorze. Tak. Widocznie przestali strzelać. Tak, ma pan rację. Spać trzeba. Spać. Nafty szkoda. Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie Boże prawy, a jak będzie... No czemu nie śpiewacie? Śpiewajcie! Zasypiali, nie chcie nawet sen nasz chwa. Słyszycie? To gdzieś w naszą ścianę. Nie, to na górze kują kilofę. Brygada ratownicza. A nie mówiłam, że stary nas nie zostawi? Możemy spać spokojnie. Jutro nas odkopią.
Kto się w opiekę odda panu swemu, cholera spać nie daje, a całym sercem szczerze ufa jemu, śmiele rzec może, mam obrońcę Boga, nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bóg zapłać. Nie mówi się Bóg zapłać, tylko na wieki wieków. Amen. Na wieki wieków. A co u licha, co to ja, ksiądz jestem, czy co? Nie, tylko pan profesor nigdy pacierza nie mówi. A jak się rano wstaje, to trzeba pana Boga pozdrowić. A niech pani sobie nie wyobraża, że to katakumby. Co takiego? Katakumby! Usłyszę, tylko co to takiego? A nie będę pani uczył. Trzeba było nie spać, tylko uważnie słuchać kazań. Ludzie kochane, słuchać kazań, a w kazaniach nic o tym się nie mówi. A pan profesor to pewnie nigdy w kościele nie był. A byłem czy nie byłem, nie pani sprawa. Dawniej takie jak pani rzucano lwom na pożarcie. Jezus Maria. Ale lwom na pożarcie. I muszę przyznać, że zaczynam rozumieć Nerona. Ludzie kochane, Nerona, no co słowo to głupsze? Skądżeś pani taka mądra, co się pani kłócisz? Co to, kiercelak, czy co? A pan to jest też bezbożnik, panie Maniuś. Idź pani do cholery, apostoł Majtka. Kogo obrażasz, lachudro jedna? Kogo, pentaku? Świnio przebrzydła, pijaku, złodzieju antychryście! Dosyć! Co to jest dom wariatu? Cicho! Na miłość boską, dziecko mi obudzicie. Idioci. Kupa idiotów. Myślałby kto, jaśnie panienka. Prosiliśmy, żeby pan tu nie palił. No gdzie mam palić? No gdzie? Klozet trzeba wykopać. O co? Za przeproszeniem pięknych pań. Bezczelny. Pani Hanko, marchewka. A kartofle kto będzie jadł, pies? Ja. Niech się pani nie martwi. Ja dziękuję. Odłożyć pani? Nie chcę, dziękuję. Łaski panienka nie robi. Może panienka nie jeść. A na obiad zawsze jadłem flaki. Wyobraź sobie pan, panie profesorze, flaki. Zapach od nich idzie na całą ulicę. Nigdzieś pan taki nie dostał jak u nas w Warszawie. No nie mogę powiedzieć, żebym podzierał pańskie gusta. Ale flaki byś pan zjadł. Postawiłbym panu podwójną porcję. Jak Boga kocham. No myślę, żebym zjadł. Smakowałyby mi chyba. Choć nigdy nie jadłem flaków. Co pan powiesz, nie jadł pan naprawdę? Nie jadłem. To coś pan robił przez tyle lat w Warszawie. Chodziłem po Świętokrzyskiej i kupowałem stare książki. Gdzieżbym indziej znalazł Petrarkę. Kiedy rozbolały mnie nogi, szedłem na kawę. A, to ja tego nie piję. Co pan powie? Postawię panu dużą czarną. Co to, to nie. Najpierw dziabniem posetkowym, potem zjemy flaki, a potem się zobaczę. Nie ćpaj pan tych surowych kartofli, bo raz, dwa pana szlak trafi. Jest pan marchew. Marchew to co innego. Proszę. Wtrajaj pan, ojczyzna czeka. Jakbyś pan raz posiedział w kiciu, to by się panu kawy do końca życia odechciało. Tak. Najpierw dziabniem posetkowym, potem zjemy flaki, a potem się zobaczy. Przyjdzie nam ochota, stawiam pół litra i ogórek. I dwa piwa. Brunetki, blondynki, ja wszystkie mam dziewczynki, a dalej sam pan wiesz. To z pana był uwodziciel. Qu'est-ce que vous dire? Bonjour, madame. Poulez-vous ma compagnie au pissoir? Ouvre la fenêtre, merde. Gdyby pan wiedział, co pan wygaduje, to by pan nie robił siebie idiotą. A skąd mam wiedzieć, jak mówię po francusku? No mówi pan obrzydliwość. Zachowuje się pan bezczelnie w towarzystwie pani. Nie życzę sobie tego, rozumie pan? Si, senior. Merde. Capito.
No, i co w tym złego? Takie same słowo jak każde inne. Mój Brejdak był marynarzem, to wiem. Po co mamy się od razu kłócić? Chyba, że pan bardzo chcesz, ale ja wtedy walę po rusku w tej nazad. A ja bym panu powiedział coś po łacinie. Tylko na ucho. A jak na ucho, to możemy sobie porozmawiać. Ty czuju, a ta sama nie wiem, ci pogrzmocie. No nie można powiedzieć, wykształcenie pan ma. Ogólne. Śmiejecie się. Wy się śmiejecie. Mój Boże. Zostaw pani Boga choć na 5 minut, niech sobie odpocznie. Pani Maniusz, pod stołem. Pod stołem, panie Maniuś. Nie ma strachu. Nafty starczy na długo, byle za bardzo nie podkręcać knota. Nie ma strachu. Tylko chłopa, dawno by już nas odkopali. Ależ pani głupia, pani Zawianowa. Odkopią nas, niech się z tego miejsca nie ruszę. Muszą odpocząć chłopaki. No nie? Boża szkoda, pani Zawianowa. Ja pani pomogę. Musi być przejście piwnicami do frontu. Niech pani pozwoli. Kto się w opiekę odda panu swemu, a całym sercem szczerze ufa jemu. Leżec może, mam obrońcę Boga, nie przyjdzie na mnie. Gdy zobaczysz siotkę, to jej się kłania i powitania, jej słowa z ust. Pojedzisze nie mam nic i nie zapłacę, gdy się wzbogacę. Nie przyjdzie na mnie. Proszę obejrzeć dekolt mój lub mą pończoszkę. Proszę cię do ciotki mej, pogadaj troszkę. I w zaraźliwym zobaczysz ciotkę mą, to jej się kłaniaj, powitania jej słowa. Powiedz jej, że nie mam nic i nie zapłacę. Thank you.
wyjść na podwórko. A może chcesz siusiu, Tureńko? Nie, ja chcę wyjść na podwórko. Chopat Pimpuś głodny, nie nakarmiłaś go. No nie jest głodny, ja chcę wyjść na podwórko. Nie można, kochanie, deszcz pada. A skąd wiesz? Jutro pójdziesz, jak będzie pogoda. A dzisiaj byś wiesz? Mokła. No bo jak deszcz pada, to się moknie. Deszcz nie pada, deszcz nie pada, jak? Uspokój się, słyszysz? Uspokój się. Nie płacz, Celinko, nie płacz, nie płacz. Chcesz, zabawimy się w konia, dobrze? No, a to łaź, łaź. My jedziemy w świat, przez trawę, przez trawę, przez trawę, przez piach. My jedziemy w świat, będziemy pić siadłe mleko, będziemy bawić się w piasku. Jo, koniu, jo, no mów! Jo, koniu, jo! My jedziemy w świat, będziemy pić mleko, będzie... Jo, koniu! Jo, koniu! Chodź pan, panie profesorze. Dokąd? Klozet trzeba wykopać. Panno Ewo? Mówią, że Żydzi zakopywali w piwnicach brylanty. No może i zakopywali, ale na pewno nie tutaj. Kto tu mógł zakopać? Ziegelbaum? Pamięta pan krawca Ziegelbauma? Miał 6 dzieci. Kto mówi o Ziegelbaumie? Rozchodzi się o jubilera. Zajcesa. Zajces na pewno zakopał. Chciałbym mieć tylko tyle, co jego żona nosiła na jednym palcu. Ciekawe, gdzie on to wszystko zakopał. Ziegelbaum odesłał mi marynarkę tego dnia, kiedy ich wywozili do getta. Kto by pamiętał o marynarce, no? Kto by pamiętał? Taki solidny rzemieślnik. Aż trudno uwierzyć. Coś się pan czepił tego Ziegelbauma. Marna Żydzina za pajdanym nosem. Zajces. To była firma. To był Żyd. To były blanty. Zawsze jeździł dorożką. Sam go odprowadzałem do bramy. Dawał 2 złote. Niech się z tego miejsca nie ruszy. Ziele. Nie rozumiem. Skąd ziele tak pachnie? Zmoczyłam chusteczkę wodą kolońską. To tak stało. Kopią ustęp. Tylko chwilę mnie tu nie było. Nie mogłam się pani docudzić. Wycieńczyła sobie pani organizm. To dobrze. Już niedługo. Jak pan myślisz? Czyja to piwnica? Nie wiem. Nie zalewaj pan. To piwnica Zajcesa. No to co? Po co panu brylanty? Po to samo, co i panu.
Nieprawda. Nigdy mi nie zależało na brylantach. Akurat pokaż mi pan jednego człowieka, któremu by nie zależało na brylantach. Nie, nie damy rady. Dlaczego? Spróbujmy jeszcze raz. Gówno, nic tam nie ma. To piwnica tego krawca. Znosiłem mu tu kiedyś kartofle. Teraz sobie przypominam. Niech pani pomyśli, że ktoś na panią czeka. Pani musi żyć dla niego. Nieprawda. Nigdy go nie było. On przyjdzie. Przyjdzie po panią, nie dziś, to jutro. Dokąd? Tutaj. Przyjdzie, jak stąd wyjdziemy. Coś pani powiem. Pamięta pani rudą Martę? Moja matka, jak ją widziała, to przechodziła na drugą stronę. A ja Marcie zazdroszczę. Teraz jej zazdroszczę. To chciałam pani powiedzieć. Iwer jak ta lala. Proszę siadać. Pani Safianowa, czas mnie szpory zaczynać. No, jak to tam idzie? Gdzieś w naszą ścianę. To pan tak stuka, panie Maniuś? Ja? A po diabła miałby stukać? To na górze kują kilofę. Nie ma strachu, kopią chłopaki. Przestałby się pan wygłupiać. Pani obudzi? Duszno. No to co? Każdemu duszno. Sama jestem mokra jak kura. Nie może pani spać? Nie. A ja mogę. Jak jeszcze raz zacznie pani wrzeszczeć, to pani wsadzę poduszkę na łeb.
ukaże. Bóg was ukaże! Ja też tak strasznie wyglądam. Też jestem taka brudna. Nie, pani Hanku. Pani jest śliczna. Czy pan oszalał? To jest... Chciałem powiedzieć, że nie jest pani taka brudna. Tylko trochę. Gdzie? A tu z boku. Nie, trochę wyżej. O, wytrę, jeśli pani pozwoli. Ale lepiej niech pani sama wytrze. Źle się pan czuje, profesorze? Nerwica. Serce. Nerwica serca. A głupstwo zaraz przejdzie. Nie mamy lekarstw. Lepiej niech pan nie choruje. Postaram się. Postaram. No, to jest w pewnym sensie nieuleczalne. No, głupstwo, ale nieuleczalne. Nie potrafię pani opisać tego uczucia. Nie jest to lęk, raczej lękliwość przed nieznanym. To trochę przypomina pierwszą miłość. Jeżeli zechce pani zrozumieć mnie właściwie. Nerwica serca. Czasem wydaje mi się, że za tę swoją dolegliwość zostałem jakoś wynagrodzony. Od choćby pani obecnością, że mogę mówić do pani, że chce mnie pani słuchać. Codziennie spotykaliśmy się na schodach, a nie znaliśmy się. Pamięta pani? To okienko. Nie da się jakoś wyłamać tych krat. Przecież musi być jakiś sposób. Sposób? Żeby się stąd wydostać. Znam tylko jeden. Jaki? Nie myśleć o tym. Celinka musi mieć coś ciepłego do jedzenia. Odkopią nas. Niech pani ufa. No i czemu się tak patrzysz? No sama wiesz czem. Nie wiem. Nie wiesz? Jesteś obraśnięty jak małpa. Dosyć. Patrzenia mam dosyć. Puść mnie? No nie, to ci nic nie pomoże. Puszczę! Byłbyś mi wszystkie kości połamał. Ty niedźwiedziu. Nie chciałem. Jak Boga kocham, nie chciałem. Przyznaj się, żeś się wychowywał pod mostem. Zwykły aprych z ciebie. Albo jak to u was mówią? Bandzior? Bandzior. Ty poważnie? Poważnie. Dobra. Żarty się skończyły. Zapamiętaj sobie. Patrzenia mam dosyć, rozumiesz? Przestań odstawiać Gretę Garbo, dzisiaj śpimy razem. Spokojnie. Nie szarp się. Ja nie będę leżał co noc i słuchał, jak wzdychasz po kątach. Chcę spać. Nic nie gadaj. Tylko nic nie gadaj. Gdy zobaczysz ciotkę mą, to jej się klaniaj i powitania jej słowa złóż. Powiedz jej, że nie mam nic i nie zapłacę, jak się zbogacę, a konto dam. Chcesz obejrzeć dekolt mój? Celinko! Pończoszkę, proszę cię do ciotki mej, pogadaj troszkę. Gdy zobaczysz ciotkę mą, to jej się kłaniaj i powitania jej słowa złóż. Thank you.
Gdzie patelnia? Gdzie patelnia? Maniuś. Przynieś lampę. Co to może być ze ścianą? Woda. Nie słyszycie, jak szumi? Musi być ogromna ulewa. Nie wierzycie mi. No to dlaczego u nas wilgoć osiada na ścianach? Wszystkim nam szumi od tego smrodu. Niedługo nie takie rzeczy zobaczę. Opowiadał mi jeden, co przeszedł kanałami ze staruchy. Zastąpię pana, panie Maniuś. Musi tam być przejście. O, Szafianowa mówiła. Przejście do frontu. Boże, jak to kwuje! Złudzenie, nic tu nie ma. No bzdura, no złudzenia nie klują, a może i kują. Mnie boli, no słyszy pani, boli mnie. No tego coś boli, nie ma takiego człowieka, żeby go tam coś nie... Psiokrę, schowaj się ze swoimi kretyńskimi uwagami. No wyjmie im pani to wreszcie. Nic nie wyjmę, bo nic nie ma. Och, pani chce mnie zadręczyć, no. Wszyscy chcecie mnie zadręczyć, no. Stracę oko przez panią, no. Uspokój się pan, bo... Bo co? Bo będziesz się do bicia? Co ty innego potrafisz? Kradłeś, przyznaj się. Okradałeś uczciwych ludzi. Gdzie masz te pierścionki pościągane z zabitych, te zegarki, pieniądze, kolczyki? Maniuś! Maniuś, na litość boską, proszę cię. Niemożliwe. Co było, spłynęło. Za dziewczyna. Jak? Dziewczyna! Nie rozumiesz po polsku? Gdzie? Tu, pod łopatką. O rany, Aleś mnie nastraszyła, myślałam, że brecisz. Streszaj się! Co to za jedna? Maryśka. A tu? Tu Maryśka. A tu też Maryśka? I tu? I tu? Nie, tu będzie Felka zezowata. Zezowata akurat. Wszystkie są takie same. A co ty powiesz? Nie zrobił jej Zeza? Wszystkie są gołe wstrętne. Przestań mi bębnić po plecach. To są plecy? To miejski szalet. O, niech cię cholera. Szalet. Nigdy bym na to nie wpadł. O rany. Wiesz ty co? Ty jesteś morowa dziewczyna, jak Boga kocham. Co się tak patrzysz? Puszko szule.
Włóż koszulę. Dobra. Dobra. Cicho. To był sygnał stamtąd. Pani też słyszała, panno Ewo. Może odezwie się jeszcze raz. Śpicie? To dobrze, że zgasiliście lampę. Oj, przestań pan, jak Boga kocham, odstawiać wariata. Czemu? Sam pan wiesz czemu. Ja nie rozumiem, o co panu chodzi. Obudź się pan wreszcie do jasnej cholery. No przecież nie śpię. No o co chodzi? No słucham, słucham. No dlaczego pan nie odpowiada? Pan zdaje się chciał zaświecić zapalkę. Nie, mokre są. Tylko bzyczą. No to jak zapalimy lampę? Panie, zostaw pan tę swoją lampę. Ludzie chcą spać, a pan im nie dajesz. Czego pan szukasz? Zapalek. Przestań pan wyciągać rękę, nie dam śluz. A skąd pan wie, że ja wyciągam rękę? O rany. Nic nie wiem. Niech pani nie płacze. Nic mi nie jest. Kładźcie się wszyscy spać. Zwykła kurza ślepota. Ot, głupstwo. Śpisz pan?
Dzień dobry. Niech pani obudzi męża. Zjemy śniadanie. Mężu, wstawaj! Wybijecie z głowy tę dziwkę. Jaką dziwkę? Tę Maryśkę. Maryśkę? No z czego się śmiejesz? Ja się śmieję? Uwierz się. Uwierz się, uwierz się. Przez trawę, przez piach. Zelinko! Kurzą ślepotę łatwo się leczy. Będzie się pan musiał tylko dobrze odżywiać, jak stąd wyjdziemy. Mój mąż był lekarzem, to wiem. Był? Tak, dawno. Wie pan, cieszę się, że oni śpią razem. Chciałam, żeby się tak stało. Chciała pani? Tak. Myślałam sobie, że jak się tak stanie, to my stąd wyjdziemy. Dlaczego? Tak sobie myślałam. Tak, ja też myślę, że to dobrze. Dla nich. Jesteś zupełnie siwy. Wiesz o tym. Dobrze ci z siwizną. Nie lituj się. Nie trzeba.
Panno Ewo, dziecko. Usłyszą tam na górze. Na pewno usłyszą. Niech pan odpocznie. To dobre zajęcie dla mnie. Lampę możecie zabrać. Można wytrzymać bez jedzenia. No. 4-5 dni. To dużo czasu. Czekaj. Czekaj. Dam ci marchewkę. Tomba. Puszcza pędy. Popatrz. Jaki zdrowy kartofel. No to co? No można by go było zasadzić na wiosnę. Maniuś, co ci jest? A co mi ma być? No co? Tsknij mi się bez papierosa. Pożyj sobie zapałkę. Po co?
No tak, racja. Lepiej. No to mów. Co się stało? No i czegoś ty się do mnie przyczepiła. Mam zobaczyć sama? Co? Że w bańce nie ma... się. Oni nic nie wiedzą. Opuść mnie. Mogę być w ciąży. Głupia. To z głodu. Ewka. Jeść! 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 No co? No czego się tak gapicie? Byłem mi winien za obiady. Jak chodziłem głodny, dawała mi żryć. Skąd wziąłeś marchewki? Skąd wziąłeś marchewki? A czy to nie wszystko jedno? Nie. Miałem odłożone dla niej. Dla kogo? Dla niej. Dla mnie! Czegoś to zrobiła. To miała być moja marchewka, nie? Twoja. No więc o co chodzi? Thank you.
jestem w ciąży. Dlatego zabrałam pani marchewkę. Pani to mówię, bo nikt inny mi nie uwierzy. Nie myśl o tym. O czym? O wszystkim. Dobrze ci tak. Okryj nas. Nie, nie teraz. Nie chcesz. Bo myślisz. Ciągle myślisz. O czym ty myślisz? O niczym. Co ci jest? Pająki zdychają. Niech zdychają. Kto jest w tamtej piwnicy? Kują, sukinsyny. Szczytowa ściana. Przebijają się do nas przez drugi dom. Przyniosę rzeczy. No, profesorze. Słowo się rzekło. Stawiam flaki. Najpierw pójdziemy na kawę. Si, senor. Maniuś, leć poza wianą. Pani Zawianowa? Pani Zawianowa? Pani Zawianowa, idziemy. Ten od bramy. Niech pan sobie sam otworzy. Maniuś. Maniuś, przestań. Może się wojna skończyła i wszyscy poszli do domu. 6 pięter. No, muszą odpocząć chłopaki. Co? Panie Maniuś. Muszą odpocząć. Dolejcie nafty.